Zastanawialiście się kiedyś, jak będzie wyglądał najlepszy symulator na świecie? Symulator, który będzie miał tak dużo mechanik, który będzie miał tak dużą grupę odbiorców, że po prostu pod każdym obiektywnym względem będzie można powiedzieć, że jest to najlepszy symulator, jaki powstał. No bo symulatorów mamy dużo, przede wszystkim. Mamy taką grupę symulatorów robionych dla beki, wiecie, symulator stojącego kamienia, który się nie rusza, nic się tam nie dzieje. Symulator księdza, czyli Priest Simulator, który jest swego rodzaju parodią beką, ale mimo wszystko fajnie się gra. Symulator na przykład streamera, streamerki, który w krzywym zwierciadle pokazuje no, te osoby, które tam siedzą w basenie, czy tam się rozbierają na Twitchu. I mnóstwo oczywiście beznadziejnych gier, które chciały tylko użyć tego słowa symulator w tytule i zrobiło bardzo paskudne produkcje. Ale mamy tutaj też drugą grupę symulatorów, z których można nawet się nieco nauczyć. Wiecie, taki symulator gotowania, czyli cooking simulator, który bardzo fajnie oczywiście odzwierciedla pracę w kuchni, takiej profesjonalnej, albo na przykład Car Mechanic Simulator, cała seria, bo ich wyszło naprawdę wiele, który wręcz uczy w takich podstawach, jak składa się silnik, z czego składa się samochód, a jeżeli coś w samochodzie się dzieje, coś tam głośnego się dzieje, no to można mniej więcej rozkminiać, czego to może dotyczyć i usuwanie tych usterek. Ale idąc jeszcze dalej, to musimy wspomnieć o takich symulatorach, które są najbardziej popularne, chociażby na Steamie, po prostu w online rozgrywce. I tutaj na pewno bez wątpienia Euro Truck Simulator, o którym nagrałem nawet osobny materiał. Jest to najlepiej, najwyżej oceniana gra we wszystkich recenzjach na Steamie, jeśli chodzi o dział symulatorów. Euro Truck Simulator rozwijany od lat po prostu nie ma sobie równych. Osobiście moje zdanie jest takie, że ja się tam nudzę, ale to są moje subiektywne jakieś takie preferencje, bo ja nie lubię długich tras. W prawdziwym życiu nie lubię jeździć wiele setek kilometrów, to i w grze za bardzo za tym nie przepadam, ale obiektywnie stwierdzam, że jest to jeden z najlepszych symulatorów. No zobaczcie, ile społeczności nagromadził, ile ludzi w to gra, ile modów w ogóle na tych wszystkich na przestrzeni lat jest stworzonych i w ogóle jak długo jest wspierana ta produkcja, różne DLC i tak dalej. Ludzie grają, rozwijają swoje firmy, no i po prostu fajnie się bawią. Kolejnym takim wielkim symulatorem to oczywiście jeden z najnowszych, czyli Microsoft Flight Simulator. Ten najnowszy, ten, którego macie tam w Game Passie też, od Microsoftu produkcja, gdzie mamy praktycznie przeniesiony cały świat, całą ziemię, 1:1, tylko wiecie, nie na mapach Google, tylko na Bingu. Z tym są trochę problemy, bo te budynki trochę gorzej wyglądają i w ogóle zdjęcia są troszkę gorszej jakości niż na przykład mapy Google, ale mimo wszystko możemy zwiedzić praktycznie każdy zakątek świata, jeżeli faktycznie ta mapa kiedyś danego regionu została przeniesiona do gry. I tutaj mamy mnóstwo maszyn idealnie odwzorowanych na licencjach, system latania, zwiedzania, no i oglądania tego z lotu ptaka. Farming Simulator, no przecież to jest jeden z najlepszych symulatorów. Tam mamy tak dobrze wykonane te systemy poruszania się pojazdami, na licencji zrobione różnorodne maszyny, czy to zwykłe traktory, ciągniki, przyczepy, kombajny i mnóstwo innych pojazdów. I jeszcze dużo symulatorów, które pozwalają Wam na rozgrywkę online i które faktycznie potrafią wciągnąć. Jak według mnie wyglądałby najlepszy symulator, największy symulator, który po prostu by nie miał sobie równych? Bierzemy z każdej z tych gier najlepszą rzecz, jaką ona potrafi. Przykładowo, Microsoft Flight Simulator świetnie odwzorował całą Ziemię, glob, czyli ma jakieś mapy zrobione z satelity, przeniósł to do trójwymiaru i zrobił wielką mapę. Bierzemy mapę. Co do tego, wrzucamy na tą mapę w konkretnych miejscach takie, wiecie, uproszczone miasta. Tak jak w Euro Trucku. W Euro Trucku robicie bardzo wielkie trasy. Tam są prawdziwe miasta, prawdziwe trasy, ale te trasy nie są oczywiście 1:1 odwzorowane, bo te zabudowania są uproszczone. Jak wjeżdżacie do tam Wrocławia, czy Berlina, czy gdzieś, no to wiecie, to nie wygląda jak Wrocław czy Berlin, chyba że jest to zmodowane odpowiednio, ale to wygląda, no jak wygląda. I w takich jakichś miejscach można by było wykonywać pracę, przykładowo za pomocą narzędzi z Farming Simulatora. Wyobraźcie sobie, zbieracie sobie rzeczy jak w Farming Simulatorze. Robicie coś na polu, przetwarzacie jakieś deski, bo ktoś tam oczywiście bawi się w tartak. No i trzeba to przewieźć do na przykład drugiego końca danego kraju. Albo na przykład przelecieć z tym, albo przepłynąć, czy przejechać wiele tysięcy kilometrów. I tutaj wchodzimy już z interakcją tych symulatorów transportowych. Przykładowo bierzemy sobie Euro Truck Simulator, ktoś jest kierowcą, więc podjeżdża pod naszą farmę, ładujemy mu wszystko, a następnie on prowadzi swoją rozgrywkę jak w Euro Truck Simulatorze,
i jedzie w długą przez kilka godzin. No ale w pewnym momencie ta osoba musiałaby wykorzystać inny środek transportu, na przykład samolot albo pociąg. Więc tutaj wchodzimy już z trasami rodem z transymulatorów, ze simrailów i tam podjeżdża pociąg towarowy. Ładujemy to wszystko na pociąg i ktoś inny, ktoś kto jest graczem, wchodzi do tego pociągu, wchodzi do lokomotywy i jedzie jak po trasach właśnie we wspomnianych wcześniej grach. Oczywiście można by było coś też transportować za pomocą samolotów, więc w pewnym momencie mamy tak naprawdę kilka symulatorów transportowych. Coś lata w powietrzu, coś na przykład pływa, coś jeździ po szynach, a coś jeździ po prostu po autostradach i to wszystko by było razem skumulowane w jeden symulator. Oczywiście są różnego rodzaju symulatory. Transport tajkuny, gdzie możemy sobie po prostu zarządzać taką firmą, ale nie ma takiego symulatora do rozgrywki online dla setek, a nawet tysięcy ludzi na jednym serwerze. Przede wszystkim w trójwymiarze, w takim wymiarze, o którym ja mówię, czyli wielkiej mapie i graficznie zaawansowanej. Jeszcze do tego można coś dodać. Nawet jakby ktoś się postarał, to ktoś by powiedział, no dobra, a te wszystkie maszyny trzeba by było gdzieś naprawiać, więc wtedy byśmy przyjeżdżali do jakiegoś warsztatu i tam by byli gracze, jak w roleplayu, wiecie, jak w GTA RP, którzy faktycznie naprawiają samochody na zasadach Car Mechanic Simulatora, że faktycznie biorą coś na podnośnik i sprawdzają, co jest nie tak. No, to już oczywiście marzenie ściętej głowy. No ale słuchajcie, 20 lat temu mało kto wyobrażał sobie, że teraz wypuszczony Microsoft Flight Simulator no będzie praktycznie przenosił całą Ziemię 1:1 i nawet tam występują konkretnie wyglądające 1:1 budynki, miasta i trójwymiarowe obiekty. Czy uważacie, że taki projekt ma szansę powstać? To znaczy, wiemy jakie są problemy obecnego game devu. Dużo gier ma fajne pomysły, ale gdy zaczynają je robić, okazują się kompletną klapą. Mało tego, jak to wypuszczają, to przez długi czas chcą pieniądze we wczesnym dostępie i mało która gra jest w ogóle ukańczana. Ja jestem ciekaw też, czy uważacie, że taki projekt byłby fajny. Co byście do niego dodali? Jaki element z innego symulatora? Jakby mógł wyglądać idealny symulator? Taki symulator nadsymulator, gigasymulator, który by praktycznie symulował mnóstwo rzeczy. A może to powinien powstać taki live service project, gdzie zacząłby się właśnie od takiego, o którym mówię, i potem przez lata jedna gra, oczywiście, nie wiem, na zasadach abonamentu czy czegoś, dodawaliby kolejne zawartości, kolejne elementy. Warto rozkminiać na temat gier, bo na tym polega cała ta ludologia i rozkminianie gier względem prawdziwego życia. Więc jestem ciekaw, jak wy podchodzicie do tematu. Napiszcie koniecznie w komentarzu, bo myślę, że ten temat może fanów, no i myślę, że tutaj jest dużo fanów, bo ja gram w symulatory symulatorów. Fanów symulatorów jest dużo. Napiszcie wasze propozycje. W opisie oczywiście linki, gdzie możecie mnie znaleźć. Zbliża się, moi drodzy, sezon świąteczny, to znaczy on już trwa. Więc zakładając czapeczkę z resztką włosów, o które mi w komentarzach piszecie, że to wstyd chodzić w takich włosach, że prześwity, ale ja to mam gdzieś. I moi drodzy, żegnam się z wami, życząc wam także wesołych świąt. Napiszcie w komentarzu, co uważacie na ten temat, napiszcie swoje propozycje. Śledźcie mnie w okresie świątecznym i nie tylko na Instagramie. Na Bonkol Live wbijajcie, bo tam jest drugi kanał z większą ilością materiałów z gier. Na trzecim kanale, czyli Bonkol Ludolog, wrzucane są codziennie jakieś skróty moich przemyśleń z live'a. I na okres świąteczny idealnie wchodzi sponsor G2A.com, czyli serwis, na którym śmiało możecie sprawdzić, czy wasza gra, której potrzebujecie, żeby pograć, jest taniej. Jeżeli jest taniej, to kupcie, zaoszczędzicie. Z mojego refa, jak to zrobicie, dodatkowo mnie wspieracie. Totalnie dziękuję. Pozdrawiam, życzę wam miłego grania. Cześć.